O, w dupę. Siemano, w 16 dzienniku, dzisiaj lecimy na speedzie, trochę mi się pokimało dzisiaj, no nie było tak dramatycznie jak to ująłem na tym nagraniu, nie było takiej dramaturgii, ze spokojem się ogarnąłem, nawet się na gładko zrobiłem, ponieważ idę jeszcze na randkę z małżonką, na lunch idziemy, a po lunchu z małżonką zapraszam Was na linię numer 6, brygady 26, tabor Moderus Beta, rozpoczęcie służby 14.39, pętla unikowo, zakończenie służby równa północ 0000 na zajezdni Porteczne. Dzisiaj chciałem z Wami jedną ważną rzecz omówić, szybko, krótko, ale to potem się dowiecie o szczegółach, a teraz nie mam nic innego, jak tylko zaprosić Was na odcinek. Wszyscy wysiadają, to my idziemy się zameldować spokojnie. No, to jesteśmy oficjalnie na Unikowie. Wszystko pięknie, ładnie w planie poszło. Nie pozostaje nic innego, jak tutaj po swojemu wszystko zrobić, ustawić. Tutaj lustereczko się zgadza. Tu się wszystko zgadza, fotelik się nie zgadza, trzeba będzie pomotać korkami. Dzisiaj wagon 415, to on już jest trochę taki, swoje lata świetności już miał jakiś czas temu. Teraz trzeba mu wybaczyć, pokręcić paroma korkami, ale trzeba zgłosić, potem zgłoszę na warsztat, że te przesuwanie tego fotela to nie jest, kurczę, najprzyjemniejsza robota. Się musiał nogami zaprzeć tam o ten pulpit ze z przodu. Ja lubię jeździć bardzo nisko, bo jak jest głośno po drodze, to sobie uszy kolanami zatykam. Jeszcze sobie pokręcę korbkę. Chyba nic za mną nie ma. Nie ma nic za mną. Jeszcze trochę. No, czasami tak się zdarza, że zmienia się kogoś, kto miał na maksa wysoko wszystko poustawiane. Mam jeszcze fotel tutaj dodatkowo. Mogę sobie podwyższyć takimi wajchami. O, jest wyżej. Tak. Kolibiąc go, kołyskując, to można go obniżyć. O, teraz jest git. Teraz jest dobrze. Teraz jest dobrze. Dobra, ja sobie jeszcze tutaj... A, to podjadę na przystanek. Dostałem światło od dyżurnego. Dzisiaj jest dyżurny na Unikowie, więc podjeżdżamy na
peron, podłokietnik, ciach. Miodzie, za 5 minut lecimy na Miłostowo. Zobaczymy, co to będzie. Potem co? Potem z Miłostowa na Budziszyńską, dwa razy Junikowo, Budziszyńska i z Miłostowa zjazd mamy. A, damy radę. Zobaczcie, kogo spotkałem po drodze na światłach. Co to za wynalazek? A? No, to przywitaliśmy Miłostowo 5 minut w plecy. Dzięki temu Siemensowi wszystkie światła mi zabierał. Co wam mam powiedzieć? Ja jeszcze na Mygieliński dostałem tego, bo no mamy te fotokomórki, już o nich mówiłem ostatnio, to się nie będę powtarzać. Ta sama sytuacja, nie? Pan o kuli tutaj pierwszymi drzwiami chciał wyjść, otworzył sobie drzwiczki, no zanim dotarł do pierwszego stopnia, to już zaczęły się drzwiczki zamykać. Słyszałem, że widziałem tutaj, zobaczyłem, że pan nie wyszedł do końca, no to zrewersowałem te drzwi. No ale tak mi się dostało tutaj srogim palcem pasażera w sędziwym wieku. Coś jeszcze chciałem wam powiedzieć? Nie. Zapraszam was teraz na CabView, bo dawno nie było CabView za dnia. Mamy jeszcze trochę czasu. Całe 12 minut. Bo 15:45 odjeżdżamy z Miłostowa. To się przejedziemy CabView. Nie? Będzie dobry pomysł, myślicie? Będzie bardzo dobry pomysł, żeby teraz zrobić CabView. Bo potem chciałbym z wami o czymś porozmawiać, a też chciałem trochę zmienić tutaj kątem całego prowadzenia. Chyba zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Żeby zrobić wam wypowiedzi co kółko. Nie co kurs, tylko co kółko. Co wy na to? Zrobimy taki eksperyment, że będziemy się widzieć. Teraz wam powiem, gdzie ja mam jakieś normalne postoje. A gdzieś się ma... No. To teraz się odezwę na Budziszyńskiej, potem będziemy się odzywać na Junikowie i na Budziszyńskiej. Tam mam takie normalne postoje. O, przyjechał kolega szóstką. A ja sobie podjadę. Bo zaraz przejedzie pewnie kolejna szóstka. To nic z ludziska. To widzimy się teraz na następnym słówku na Budziszyńskiej. Tam sobie dłużej pogadamy. I potem co kółko się będę wam... Całe kółko będę wam podsumowywać. Myślę, że tak będzie merytoryczniej niż tam co dwie minuty wam robić. Znaczy co kurs zrobić takie 2-3 minutowe jakieś wstawki. No chyba, że chcecie, to dajcie znać w komentarzu, ale i tak zrobię ten odcinek eksperymentalnie, jak się wam będzie podobał. Co wy na to? Jak na lato? Dobrze. To ja podjeżdżam. Za 10 minut lecimy na Budziszyńską w takim razie. Zapnijcie pasy.
Dobra, to mamy kawę, chwila przerwy. Coś wam przy tego. Nie, najpierw wam powiem to, co chciałem wam powiedzieć. Mamy w kraju takie osoby jak prezydent, pracownik służby ochrony państwa, tak? Dawniej BOR, Biuro Ochrony Rządu, nauczyciel, strażak, ratownik medyczny, policjant, żołnierz, no i podmioty pochodne, niewiele innych. I one co mają wspólnego? Burza mózgów? A? Co mają wspólnego te osoby? Rach, ciach. Podpowiem. Taki status. Status funkcjonariusza publicznego. Nie wymieniłem wszystkich, bo nie sposób zapamiętać, a pisać mi się nie chce, a telefon właśnie tutaj używam, żeby wam coś peplać. Otóż, co wy sądzicie o takim pomyśle, żeby motorniczowie, kierowcy autobusów, maszyniści, konduktorzy, nawet kontrolerzy biletów, no i parę jeszcze też by się znalazło takiej funkcji, miały status funkcjonariusza publicznego. Zauważcie, że było w paru miejscach w Polsce na przestrzeni ostatnich miesięcy, może tam paru lat, sytuacja, gdzie taka osoba prowadząca pojazd, czy to kierowca autobusu, czy motorniczy, zostali dotkliwie pobici przez pasażerów, tak? Bo się im postawili, bo zareagowali na krzywdę innego człowieka. Tak? Ktoś był atakowany, kierowca wyszedł, no chociażby tutaj nasz pan Tadeusz, tak? Z Poznania wyszedł i dostał, krótko mówiąc, został bardzo brutalnie pobity. No też przede wszystkim bardzo duża trauma. Tak? Dla takiego kogoś. Sekunda. Parzona. Pyszna kawa. I teraz zrozumcie mnie. Wiem, że taki apol został już takie pismo do Senatu. Projekt takiej ustawy został wysłany, ale co się z nim stało, to nie wiem. Jakie są jego losy, czy to będzie jakieś tam realne działanie w tym temacie, czy też nie, ale załóżmy, że mam status funkcjonariusza publicznego. Pasażerze, jesteś świadom tego, że tam jedzie funkcjonariusz na służbie. Czy masz większy hamulec do tego, żeby nie pyszczyć, nie gnębić, nie wyrzucać swojego jadu, w skrajnych przypadkach nie bić? Dałoby to jakoś tam rozwiązać? Przeczytam wam coś. Nieważne skąd, ważne, że mamy. Pamiętajmy, że naruszenie nietykalności cielesnej wobec funkcjonariusza publicznego zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3 i ścigane jest z urzędu. Jeszcze surowsza kara, od roku do 10 lat pozbawienia wolności, grozi za napaść na funkcjonariusza publicznego w trakcie jego służby. A jeżeli wskutek tej napaści dojdzie do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu takiej osoby, sprawcy wymierza się karę od 2 do 12 lat więzienia. Większa ochrona prawna może nie wyeliminuje całkowicie agresji wobec kierujących pojazdami komunikacji miejskiej, ale nieuchronność i dolegliwość kary może ją skutecznie zmniejszyć. Mam nadzieję, że jeżeli taka ustawa trafia do Senatu, ona zostanie rozpatrzona pozytywnie. No bo czasami jest strach wyjść, tak? Widzisz tutaj grupę dzikujących na rurkach sepków, którzy zaczepiają pasażerów, klną do nich, no są nachalni, atakujący. No, ty w trosce o swoje 4 litery często gęsto nie wychodzisz, tak? Bo po prostu no, boisz się dostać w pierdziel. No, ja mam na przykład za dużo w swoim życiu do stracenia, żeby kurczę dać się poturbować dla... Wiadomo, trzeba stanąć w czyjejś obronie, ale jest zasada, że trzeba najpierw myśleć o własnej skórze, dopiero potem pomagać, tak? Czy to mamy wypadek komunikacyjny nawet, jest taka zasada, że widzimy wypadek na drodze, leży tam, kurczę, 13 ciał na jezdni, ja wychodzę z auta, nie patrząc, gdzie jest już 14 ciało, tak? Bo nie zwróciłem uwagi, gdzie wysiadam i czy ktoś za mną mnie zapierdziela. I w tym momencie mnie trafił, tak? Zawsze jest zasada, że myślimy o własnej dupie. I ja też myślę o własnej dupie, tak? Jeżeli tutaj widzę jakiegoś sebę z Amstaffem, biorę zwrotnik w rękę i idę, tak? Upomnieć, że panie kaganiec. I przeważnie to jest, aha, sorry ziomuś, i zakładamy kaganiec, albo wychodzimy na następny przystanku, tak? Nie zdarzyło mi się, żeby ktoś tam na mnie jakoś tam pultał, no ale życie jest nieprzewidywalne i może dojść do takiej sytuacji, gdzie będę musiał wyjść, zainterweniować i dostanę w dol po prostu, no.
I co? Jak uda im się namierzyć sprawcę tutaj pobicia i taki ktoś zostanie zatrzymany, to ile dostanie? Zawiasy? Chyba, że miał kartotekę, no to wtedy tam pomyślą o jakimś tam wyroku za kratkami. No ale wiecie, jaki mamy wymiar sprawiedliwości tutaj. Ale nie o tym chciałem wam mówić. Chciałem po prostu wam takie coś nagrać, taki temacik krótki. Co wy po prostu o tym myślicie? Czy takie coś by było potrzebne i słuszne, czy lejemy na to ciepłym parabolicznym sikiem na taki temat? Pomyślcie, a ja sobie idę dokończyć kawusie. Za 8 minut wyruszam na Miłostową i potem widzimy się na Unikowie. Tak, odzywam się do was na Miłostowie. Miało być na Unikowie, ale tak wyszło, że nie wyszło. Małżonka po drodze mi, jak jechałem, dostałem SMS-a, napisała mi, że mam zadzwonić w wolnej chwili, więc tak wyszło, że padło na Unikowo. Bo po prostu Dzidzia mi się rozchorowała, jutro mam z nią dyżur. Miałem jutro iść w tramwajerze przedszkolakom robić show, ale będą sobie musieli poradzić beze mnie. Niestety moje dziecko jest w tym momencie ważniejsze. Tak, jechaliśmy tamtym kursem do Miłostowa, tak, z Budziszyńskiej. To 2 minuty w plecy, z tego co pamiętam, przejechaliśmy. Nic się po drodze nie wydarzyło istotnego, godnego powiedzenia. Potem jechaliśmy, co? Z Miłostowa na Unikowo. To też się nic nie działo. Spokój dzisiaj. Straszny spokój. No i teraz jak jechaliśmy z Unikowa, taka dziwna sytuacja. No. Przy cmentarnej weszło dwóch typów znanych mi z twarzy, panowie kontrolerzy biletów. I rozsiedli się wygodnie. Oni chyba mają napisane, od którego przystanku, na jakiej linii, na jakiej trasie kontrolować bilety. To nie jest taka samowolka, że asy wejdę tutaj. Mają to jakoś wytyczne, mają do tego. I na którymś przystanku biegnie dziewucha. Mówię, no to poczekam, tam byłem plus jeden. Mówię, no po drodze, gdzieś tam na drobie. Dobry czas przejazdu jest na szóstce. Tym bardziej już jest po godzinach szczytu zjazdówki. Znaczy szczytówki pojechały do domu, więc luz jest na trasie. Mówię, na pewno gdzieś sobie odrobię. No i po prostu nie śpiesząc się odrobiłem. No, ale ta pani wbiegła. No, mogłem nie czekać, bo miałem zielone światło, byłem po wyjeździe, no, a z uprzejmości poczekałem, no i niestety pani nie miała chyba ważnego biletu, była bardzo rozczarowana swoją sytuacją aktualnie. Więc jeżeli motorniczy wam uciekł sprzed nosa, to pomyślcie sobie, że możecie nie mieć ważnego biletu okresowego, a w środku jest kontrola i mogło wam się w tym momencie upiec. Always look on the right side of life. Nie? Jak to mówi? Klasyka z Monty Pythona. Też od Briana. Jak ktoś nie oglądał, to polecam. O, idę sobie jeszcze trochę potuptać. O. O. Tutaj jeszcze nie byłem. Tyle lat tu przyjeżdżam, a na górce nie byłem. Następnym razem wezmę sanki. O. Proszę bardzo, panorama pętli, piękna. Dzik! Nie no, żartowałem, nie ma dzików. Znaczy są, po tych lasach to pełno biega dziczyzny. Idę do wagonu, zimno, idę coś zjeść. Ile można wam gadać, mój brzuch też chce być zaspokojony. Więc ja tutaj idę, nie chodzimy po szynach. O, ktoś woda zostawił. Kogo nie ma, fajniuśko. Dobra, a jeszcze sobie paputki. Trzeba wyczepać. Dobra. To do potem. Z racji tego, że mamy tutaj ostatni dzisiaj postój na Unikowie, na który przejechaliśmy tylko
minutę opóźnieni, postanowiłem to uwiecznić i powiedzieć wam, że żegnamy pętlę junikową, po drodze nic się nie wydarzyło. O, wieje nudą, no, bo nagrywam. Znaczy myślałem, że się załapię na objazd przy dworcu głównym, bo się pasażerka wyłożyła i był objazd przez Wildę i tym samym przez Hetmańską i Głogowską, bo inaczej tego przecież nie można ominąć. Załapię się na objazd, tu na speedzie, mówię, może mnie bokiem puści, a znaczy bokiem się nie da przecież na minut z tobą. No. Dobra, to tyle. Co chciałem wam powiedzieć. Robię to też strategicznie, to jest strategiczny pobudek, ponieważ na Miłostowie z chęcią sobie pójdę w ciszy i spokoju kawę wybombać i zjem sobie bułczana, a potem odezwę się na Budziszyńskiej. To będzie mój ostatni odzew na mieście, bo potem już będzie podróż na Miłostowo, tam tylko 3 minuty. Jako ostatni tramwaj liniowy wyjeżdżam z Miłostowa. O 23.16, potem już nic kompletnie, jadę ostatni mohikanin. I potem co? Zobaczymy się dopiero w trakcie zdawania tramwaju. Tak jak zawsze, zresztą. Dobrze, to podjeżdżam na przystanek. Robi się trochę ziąb, żeby mi pasażerowie nie marzli. Dotarliśmy na Budziszyńską, bardzo ładnie w planie, co do sekundy na każdym przystanku, co tu długo wam opowiadać. Na Miłostowie wypiłem tą kawę, takie mi oczy się zrobiły, bo miałem wcześniej parzochę, taką lurę sobie zrobiłem dla smaczku i lekkiego pobudzenia. A teraz miałem kawę w 3 w 1 i napisane było strong. I rzeczywiście była strong. Przypomnę, że ja kawę rzadko piję. To miałem takie oczy. Taką szczanę jak dresiarz. Na dyskotece. I co dalej? Musiałem sobie puścić takie spokojne reggae. Na Spotify'u bardzo polecam. Chill reggae. Z takim ziewająco śpiącym lwem. Na miniaturce. No ale pobudziło mnie znowu mieszanina zapachów, weszło na półwiejskie małolaty. Jakieś owocowe perfumy miały na sobie, po prostu waliło truskawkami, malinami i nie wiadomo czym. Jak to takie, wiesz, 13-14-latki się wypsikają, wielkie damy. Potem oczko dalej na wierzbięcicach dwóch szczonów weszło i waliło trampkami, bo ze siłowni wracali. Normalnie szatnia od WF-u pomieszana z tymi zapaszkami i jeszcze na dobitkę wszedł żul na Poznaniu Głównym. Ale wszyscy się rozpieszli na wojskowej, więc ta mieszanina zapachów trochę się rozeszła. Ach, co tu wam dłużej opowiadać, co? 10 minut dla mnie. Połażę trochę, rozprostuję się. Ej, pół YouTube'a ziema! Byle do końca. Padam na dzioła. A trzeba dać radę. Oczka takie, skupienie razy 2. I damy radę. Aby do Miłostowa, a potem 22 minuty mam zjazd do Fortecznej. No do zobaczenia na Fortecznej. Znaczy, żeby nie było, że wam powiedziałem, że wypiłem kawę, oczka takie, szczena taka, to pewnie jak wszystkie kursy w planie, to zapierdzielał. Nie. Broń Boże, jak jest 50, to ja 49. Bo się czyszczy. Jak jest 50, to ja 49. Z prostej przyczyny, dla własnego bezpieczeństwa. Coś by się stało, mam prędkość przekroczoną. Moja wina. Jadę poniżej przepisowej lub po prostu równo z przepisową, to zupełnie inna rozmowa jest. Poza tym pierwsza zasada kodeksu Harego. Nie daj się złapać. Tak, zacząłem oglądać Dextera od nowa. Namówiłem żonę. Ogląda razem ze mną. Jesteśmy na dobrej drodze, żeby
obejrzeć Gwiezdne Wojny. Kosztem tego, że będę musiał iść na Titanica w 3D, ale... No co? James Cameron zrobił zajebisty film. No ale mniejsza to. Nieważne, tak, chciałem wam się po prostu usprawiedliwić, ale się mówi, nie? Win się tłumaczy, ja tutaj jestem całkowicie bez winy. 5 minut odjazdu. Do potem. O, to jesteśmy na Starałęce. Idealnie. Nikogo nie ma, a myślałem, że będą dwa śpiochy, ale się panowie w porę obudzi. Więc nie pozostaje nam nic innego, jak zjechać do zajezdni na co? Na OC, czyli sprawdzenie wagonu w całym dniu eksploatacji. No ja miałem dzisiaj zmianę 9 godzin 21 minut. Poranna zmiana 8.20, to 9 plus 8. Ile jest? 17. 17 godzin 41 minut. Dzisiaj był tramwaj w ruchu. Więc zobaczcie, jaka to jest doskonała maszyna. W jaki sposób ona jest zrobiona, że ona wytrzymuje tyle czasu. Więc proszę się czasami nie dziwić, że tramwaj połowie trasy w połowie dnia stwierdzi, pierdziele, nie robię. Już nie jadę dalej. To by musiała być, nie wiem, by musiał być cyborg jakiś, żeby jakaś maszyna, no nie wiem z czego by musiała być zrobiona, żeby wytrzymała takie coś. No jedni powiedzą, że no a tir przecież też tyle jeździ, no ale tir się co chwila nie zatrzymuje przecież. Tir jedzie, on ma 10 godzin jazdy, zrobi sobie raz na jakiś czas przerwę na siusiu i tak dalej, a tramwaj tutaj musi cały czas jeździć. On na te ile? 17 godzin 40 minut miał 2.32 plus 2.09 to jest 4.41, 4 godziny miał niecałe 5 tylko łącznych odpoczynków i teraz pójdzie spać na zajezdnię i co? I od rana powtórka z rozrywki. No, więc ja tutaj wam robię podsumowanie, już nie będę wam gadać w samochodzie, ponieważ jadę jeszcze na stację auto zatankować, żeby mi się rezerwa zaświeciła dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się podobało w ten sposób dzisiaj prowadzenie dziennika. Jeżeli chcecie, żeby tak dalej był prowadzony, dajcie znać w komentarzu. Jeżeli chcecie coś zmienić, żebym ja zmienił, to też dajcie znać w komentarzu. I ja się z wami żegnam. Nie zapomnijcie oczywiście dać suba, łapkę w górę. Zaznaczcie sobie dzwoneczkiem powiadomienia o najnowszych filmach Dziennika Motorniczego, które tylko jak na razie są tutaj udostępniane, na nic innego po prostu nie mam chwilowo czasu. Myślę, że jak zrobi się cieplej, to zacznę wdrażać kolejne pomysły do nagrywania. To co, ludziska. Do zobaczenia w następnym dzienniku.